Wczorajszy wieczór był dla Sylwii bardzo przyjemny. Kobieta ma nadzieję, że Łukasz nie ma przed nią już żadnych tajemnic. Mam otworzyć? Nie, ja pójdę. Czekam na kuriera. Co ty wyprawiasz? Puść mnie! Powiedziałam, że nie chcę mieć z tobą kontaktu. Co tu się dzieje? Co to, jakiś twój nowy gach? Wypraszam sobie. Masz czas się gzić z jakimś nowym frajerem, a nie masz czasu zadzwonić do swojej córki w jej urodziny? Co? Czekała cały dzień, to naprawdę tak wiele? Do tego, że nie płacisz alimentów, jestem przyzwyczajony, ale jeden telefon, ona ma dopiero 4 lata. Sylwia, możesz mi wytłumaczyć, o czym mówi ten facet? Ty masz córkę? Wytłumaczę ci. Owszem, ma córkę. I do tego ma odebrane prawa rodzicielskie, bo była narkomanką. Wyszłam z tego! Co z tego? Dalej wszystkich traktujesz jak śmieci! Łukasz, zaczekaj! Na początku myślałem, że to jest jakieś fatalne nieporozumienie. Ale okazało się, że Sylwia perfidnie mnie oszukała. Jakim prawem miała do mnie pretensje, skoro sama słowem nie wspomniała o żadnym dziecku? W życiu nie spodziewałam się, że Antek mnie tutaj znajdzie. Od dawna nie utrzymuję z nim kontaktu. Uznałam, że tak będzie lepiej i dla niego, i dla naszej córki.